Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mistrzostwa świata, mecz o Mistrzostwo świata pomiędzy Janem Niepomniaszczym a Dinkli Renem, partia numer 4. I zaczyna nam się ten pojedynek rozkręcać na dobre, moi drodzy, bardzo fajnie. Przejdę od razu może do analizy, a na końcu powiemy sobie co i jak, co myślę i tak dalej, żeby tutaj za bardzo też nie zdradzać, co się tutaj działo. Dink, przypominam, przed tą rundą ma jeden punkt, a Niepomniaczy ma dwa punkty. Dink przegrał w drugiej partii, więc wynik 2-1 dla Nepo. I lecimy. C4, skoczek na F6, skoczek na C3, E5. W ogóle Dink rozpoczął ruchem C4. On zwykle grał D4, więc to jest na pewno też przygotowanie i bardzo dobrze, coś nowego. Skoczek zagrywa na F3, posunięcie skoczkiem na C6 i posunięcie E3. Tutaj od razu powiem, że nie ma takiego ruchu jak E4, bo gramy skoczek G5 i tego pionka prędzej czy później weźmiemy, grając też hetman C2, więc nie można za bardzo tym pionkiem poszaleć. Ze strony czarnych poszło goniec B4. Wymiana tego gońca za tego skoczka jest jak najbardziej w porządku. Tak też się dzieje po hetman C2 i po biciu na C3. Tutaj mamy do wyboru dwa bicia. Bicie z D jest w ogóle najgorsze z możliwych od centrum. Albo zbijamy hetmanem, albo pionkiem. Dink postanowił zbić pionkiem. Zapewne jest to dobrze przygotowane posunięcie D6. Jeżeli teraz byśmy na przykład zagrali E4 i po skoczek G5 chcielibyśmy tego pionka wziąć, to na przykład po hetman E7 mamy takie bardzo fajne posunięcie F3. No i tutaj wymuszane jest bicie, bo inaczej zbijamy na E4, więc po wybiciu zbijamy skoczkiem i mamy białymi dosyć ciekawe centrum, niestandardowe i parę gońców, więc myślę, że tu białe są zadowolone, aczkolwiek nic złego się nie dzieje też po stronie czarnych, to należy też zaznaczyć. W tej sytuacji po D6 białe zagrały E4. Bardzo ciekawe podejście. Ja myślę, że Dink po prostu stara się grać przeciwko Nepo w taki sposób, żeby grać na swoich zasadach, czyli bardziej szachy pozycyjne, bardziej manewry i wykorzystanie małych słabości. Nepo zagrywa w tym momencie roszadę. Ze strony Dinga goniec E2. Bardzo normalny ruch. Oczywiście można próbować przez G3, goniec G2, ale wyprowadzenie figury w sposób prosty. Skoczek H5. Tu się za chwilę pojawia fajna rzecz. Po ruchu D4, czyli takim ruchu naturalnym, chcemy grać do centrum. Skoczek zagrywa na F4, ale ja pragnę zauważyć, że to ma trochę taki podtekst obrony królewsko-indyjskiej, wprawdzie nie ma G6 i na przykład jakby czarne chciały grać F5, co według mnie wydaje się bardzo dobrym zagraniem, to wbrew pozorom to nie jest takie złe dla białych. I uwaga, białe mogłyby na przykład zrobić roszadę kompletnie nie reagując w centrum. W momencie, gdy na przykład nastąpi wymiana, to hetman po prostu wymieni, a centrum tutaj dalej jest atakowane. Parę gońców zostaje, to należy wziąć pod uwagę. I przykładowo jakby czarne zagrały F4, co mogłoby się bardzo, bardzo narzucać, to okazuje się, że to nie jest najlepszy ruch, ale wygląda fantastycznie, bo i goniec świetnie sobie działa. Za chwilę gramy G5, G4, możemy atakować, ale niekoniecznie tak się dzieje, moi drodzy. Ta partia nas tego nauczy, dlatego że jest C5 i tutaj te pionki mocno atakują centrum. Wprowadzamy za chwilę gońca, wieżę na wolne linie i to jest bardzo prosta gra białymi. Wbrew pozorom wydawałoby się według mnie, że czarne mają fajną pozycję, a okazuje się, że jest odwrotnie. No ale Nepo zagrał inaczej. Skoczek F4, na co Dink oczywiście wybił, oddał gońca, zostały te same figury tego samego koloru, znaczy mam na myśli tutaj gońce i po skoczku. I w tym momencie nastąpiła po prostu roszada. Hetman zagrał na F6. Wieża z F na E1 to jest jak najbardziej dobry ruch wspomagający pionkę za moment. Wieża E8 i Dink zagrywa gońcem na D3. No tutaj nie sugerujmy się tym znakiem zapytania, absolutnie nie jest to jakieś złe posunięcie, po prostu wzmocnił tutaj centrum, aczkolwiek komputer bardziej lubi wieża AD1, no pewnie dlatego, żeby wprowadzić kolejną figurę do gry. Ja bym się tym w ogóle nie sugerował, silniki czasami nas trochę wybijają z rytmu, szczególnie na tak wysokim poziomie. Tutaj goniec zagrywa na G4 na skoczka i Dink wycofuje skoczka na D2, bardzo dobrze wzmacniając, po prostu białe mają silne centrum. To jest naprawdę duża korzyść w tej sytuacji. Skoczek na A5. Z tej strony tutaj coś Nepo będzie próbował zapewne atakować pionka C4. Potem będzie próbował grać na pewno B6, C5 albo C5, B6 w tej kolejności na przykład. I tutaj w tym układzie
To Dink rozdaje karty, moi drodzy, w tej pozycji, dlatego że zagrywa C5 i to jest bardzo ciekawy ruch. Moi drodzy, bicie następuje. Dink nie po to oddał tego pionka, żeby tutaj odbić. Absolutnie nie można w ten sposób zrobić, bo to jest strasznie zły układ. Nie można tak grać, absolutnie nie. Dink specjalnie oddał pionka, żeby złapać trochę oddechu w centrum. Zagrał E5. Tutaj hetman na H6, jak najbardziej dobry ruch. I posunięcie D5. Białym zależało na tym, żeby te pionki robiły karierę w centrum. W ogóle bardzo fajnie stoją te pionki za cenę, za cenę pionka ze strony białych. Wieża AD8 i C4, wzmocnienie piona, B6. No tutaj Nepo na pewno też, powiedzmy, no nie wiem, czy był zadowolony, ale też ma pionka więcej, skoczek się może wycofać, przypilnować tutaj marsz pionków. Na pewno remis dla Nepo tutaj jest dobrym wynikiem, bo ja tak jak już mówiłem, w takich meczach o Mistrzostwo Świata, remis czarnym kolorem to jest bardzo dobry wynik. Tutaj białe grają H3 i tutaj ten goniec ucieka na H4, na H5, przepraszam. Goniec E4, sprytna pułapka, aczkolwiek to jest banalna rzecz. Wiadomo, że nie może zbić wieża, bo bijemy na H7 i zdobywamy materiał. To tak przy okazji, prosta sprawa. Wieża zagrywa na E7 i plan w tym momencie białych jest bardzo prosty. Wzmocnić jeszcze bardziej centrum i zdwoić na pewno wieżę. Pierwszy ruch to hetman C3, bronimy pionka. Wieża z D na E8. I goniec na F3. Zobaczcie, jakie to proste. Czasami jak się tak patrzy, jak inni grają, to oczywiście to jest proste, ale to jest cały czas normalna gra. Białe są troszkę lepsze, wyżej mają pionki, to jest taki spory atut. Na pewno Dink ma w tym momencie swoją grę. I to jest bardzo duży atut dla właśnie tego zawodnika. Skoczek zagrywa na B7. Tutaj oczywiście po wybiciu skoczek wybija i też bronimy, więc jest fajnie. Wieża E2, moi drodzy. No bo cóż grać w tej pozycji? Przełomów żadnych nie ma. Oczywiście trzeba liczyć taki ruch i tak. Przepychamy jak C6 to przepchanie. Tutaj to wszystko trzeba brać pod uwagę. Oczywiście C6 no, nie działa, bo nawet można zbić. No to tak mówię tylko teoretycznie. I w tej sytuacji właśnie Nepo zagrywa F6 i posunięcie E6. Żeby była jasność. Widzicie też pasek silnika. Zegary są równiutkie, pasek silnika równiutki, ale pozycja ma bardzo ciekawy charakter. To nie jest taka sucha pozycja do gry. Skoczek zagrywa na D6, no tutaj dzięki temu, że pionek został zagrany na E6, no to skoczek ma lepszą troszeczkę placówkę do gry. Na pewno tutaj skoczek czuje się lepiej. Wieża zagrywa na E1, wzmacniamy to mimo wszystko i skoczek zagrywa na F5. Ja bym teoretycznie nie powiedział, że to jest jakiś błąd czy coś w tym stylu, no ale silnik tak to ocenia. Tutaj Dink po prostu wymienia teraz te gońce i zagrywa wieżą na E4 z opcją atakowania pionka. Hetman się wrócił, no bo wiadomo, G5 nie można, bo tutaj hetman cały czas patrzy w piona, więc hetman jeszcze wraca i hetman F3. Moi drodzy, białe chcą wziąć pionka. Tutaj należało czarnymi zagrać posunięcie G5. Po ruchu G5 i po ruchu G4 bić w przelocie nie można, bo ginie skoczek. Skoczek mógłby wrócić, wieża by wróciła i hetman na przykład G6. Ta pozycja jest równa. Na pewno Dink na taką pozycję liczył, zapewne, i nadal pewnie byłby zadowolony. Ja też bym był z białymi zadowolony z tej pozycji. Szczególnie, że są no, bardzo silne pionki. Oczywiście bardzo ciężko się też przedrzeć przez ten gąszcz tych pionków, ale na pewno byłaby jakaś na to szansa. Jednakże w tej sytuacji Nepo się bardzo myli, moi drodzy. Skoczek D4. No to jest poważny błąd. I Dink wykorzystuje to bezlitośnie, moi drodzy. To jest piękne, dlatego że w szachach trzeba grać odważnie. Co nastąpiło? Bicie skoczka. Dwa wykrzykniki, piękne wykrzykniki. Ta wieża się poświęca, dlatego że pozycja ma charakter zamknięty i te dwie wieże są teoretycznie bezbronne. To jest prosta kalkulacja. Skoczek na B3, lecimy po pionka. G5 nastąpiło i skoczek wziął po prostu pionka. Zobaczcie, że skoczek ma bardzo dobre placówki do gry i w ciemno zawsze chcemy grać taką pozycję białym kolorem. Hetman zagrywa na G6 i teraz bardzo ważne posunięcie. Dink gra tutaj bezbłędnie, jak maszyna, G4. Bardzo ważny ruch. Po co? A dlatego, żeby po prostu zająć dobre miejsca na szachownicy. Ten skoczek na F5 będzie stał tu za chwilę cudownie. Bicie w przelocie. Nastąpiło. Odbicie, H5
i wleciał skoczek na f5. No to jest już przepiękna blokada. To się bardzo dobrze trzyma. Oczywiście Nepo nie chce oddać wieży i zagrywa wieżą na h7. I teraz uważam, że tutaj trzeba zagrać taki ruch, który już pozbawia czarne jakiejkolwiek szansy na jakąś kontrę. Moi drodzy, jest to posunięcie hetman e4. Ding gra bezbłędnie. Po prostu naprawdę teraz złapał wiatr w żagle. Dlaczego ten ruch jest według mnie taki istotny? Zwróćmy uwagę. Jeżeli czarne będą chciały robić kontrę z tej strony, na przykład g4, to gramy h4. Jeżeli h4, to g4. Piękna blokada i tu się wszystko dobrze trzyma. Oczywiście pamiętajmy też, że po ruchu pionkami jest też skoczek e7 i też zdobywamy hetmany. To tak, hetmana to tak przy okazji, ale mi chodzi o motyw tych pionków, żeby pamiętać o blokadzie. Dobrze. Hetman, przepraszam, król zagrywa na h8 w tej sytuacji. Na co? Białe już idą po konkrety i to jest bardzo dobrze przeliczone przez Dinga. E7. E7, pionek już jest tutaj zaawansowany. Oczywiście, zobaczcie, że brakuje pionka B3. Poszłoby B4, C5 i D6. No ale trzeba sobie z tym jakoś poradzić bez tego pionka oczywiście. Hetman zagrywa na F7. Posunięcie D6. I jedyny taki chyba już sensowny i prosty ruch tak naprawdę. Po wybiciu skoczek wybił. Hetman G8 i moi drodzy, po prostu konsumpcja wieży i hetman E6. To jest też takie super arcymistrzowskie zagranie, dlatego że ten hetman się centralizuje bardzo mocno, trzyma tego pionka cały czas i ogarnia jeszcze więcej tych pól. No, obejmuje te pole na szachownicy, czarnym się gra bardzo trudno. Król zagrał na G7, wieża F1 z prostym planem bicia, wieża na H6 ze strony Niepomniaczciego, i wieża D1. Dzięki temu, że wieży nie ma na H8, chcemy zagrać tutaj. To znaczy, to i tak nie miałoby pewnie znaczenia, ale już grozi wieża na D8. Nastąpiło F5. Jeszcze są opcje. Hetman dał szacha, król F7 do pionka i hetman zbija. Zobaczcie, że tutaj nie można też królem zbić pionka, bo jest wieża E1, koniec partii. Jest wieża F6, hetman dał szacha, to są forsowne ruchy, więc ja tutaj się bardzo długo nie będę zatrzymywał nad tymi posunięciami. Król zagrał na E6 i hetman G7. Zobaczmy, cały czas pionek jest nietykalny, bo wisi w powietrzu wieża E1. Też zwracajmy na to uwagę, że hetman nie może dać szacha królowi, nie ma żadnej kontry ze strony czarnych. Wieża na G6 i hetman F8. Moi drodzy, w tej sytuacji Nepo poddał partię. I słusznie, bo jest kompletnie przegrana, bo jeżeli byśmy zagrali na przykład wieżę G8, to można bardzo ładnie wygrać bijąc wieżę i na końcu zagrać wieżę D8. To jest jedna z dróg do wygranej. Tutaj po prostu dorabiamy za chwilę pionka albo zdobywamy hetmana i tak dalej. To jest prosta sprawa. No i cóż, mecz nam się wyrównał. Mamy 2-2. Ja powiem szczerze, bardzo się cieszę, bo ja od początku mówiłem, że kibicuję Dingowi. Jak się to zakończy? Nie wiem, jutro mamy dzień przerwy, czyli 14 kwietnia to jest dzień przerwy w meczu. Zobaczymy, co przygotuje tutaj teraz Nepo. Będzie grał białym kolorem, będzie ciekawie, będzie na pewno ekscytująco i tyle, moi drodzy. Dziękuję za uwagę i piszcie w komentarzach, co sądzicie o meczu, komu kibicujecie. Pozdrawiam serdecznie, cześć.